Witam Was, w tej chwili jest ze mną Jan z ciemnej strony Poznania, a za naszymi plecami znajduje się młyn. Jak widzicie, obiekt jest bardzo spory, a tym bardziej ta część. Ładna wieżyczka, pytanie czy uda się tam wejść, zaraz się przekonamy. Oczywiście musimy uważać na czujki, ale może akurat wszystko się powiedzie i będzie udana eksploracja. Chodźmy. W dzisiejszym odcinku wspólnie z Janem eksplorujemy kompleks młyna, powstały na początku ubiegłego wieku. Przez lata obiekt był modernizowany i już w roku 1917 był jednym z największych młynów w okolicy. Ostatecznie zakład zakończył swoją działalność w roku 2005. Pomimo 12 lat od zakończenia produkcji, w wielkich halach znajdujemy pozostałości sprzętu, mechanizmów, dokumentacji, ale także wielkie, niezabezpieczone dziury, zalane piwnice, przegniłe dachy i podłogi. Oprócz tego widoczne są ślady szabrownictwa i dewastacji. Obecny plan zagospodarowania zakłada przebudowę młynu w obiekt handlowo-hotelowo-biurowy, więc prawdopodobnie już niedługo wejście na jego teren nie będzie możliwe. Proszę bardzo. Albo mi się wydaje, albo właśnie znalazłem czujkę. Żadnego alarmu nie słyszę, nie widzę żadnych czujek. Myślę, że możemy wchodzić. Może ktoś zdemontował resztę, taką pierwszą. Schody przypominają mi te, które widziałem w kamienicy ostatnio. No, o tych schodach czytałem, na którejś ze stron. Podobno cała klatka schodowa jest z metalu i to jest taki pierwszy system PEPOSZ, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się pożaru. No. Panie, ile tu złomu jeszcze zostało. Nie dziwię się teraz, że... Bo wchodząc na ten teren, widzieliśmy, że wszystkie możliwe chyba wejścia są otwarte. Każde drzwi, jak widzieliście wcześniej, czujniki ruchu zostały zdemontowane. No i teraz rozumiem dlaczego. Po prostu szykują się na wrogie przejęcie. Nie, no powiem ci, że naprawdę zobaczyć coś takiego... Oj, gołąb. Zobacz. Spójrz. O, gołębia zwaliła. Oj, no myślę, że mu to nie przeszkadza już, ale... Dobra, mechanizm w dalszym ciągu działa. Wszędzie ten zapach smaru. No nie dziwię się. Kto nie smaruje, ten nie jedzie, no nie? A to wszystko musiało chodzić. A tutaj masz jakieś resztki poręczy? Mhm. Widzę właśnie, tralka jest. Zobacz, jaka gruba. Drewniana. A jak spojrzymy do góry, co zobaczymy? No. Trochę pięter przed nami. Okej, dalsza część. Widać, że strop jest wzmocniony. Ciekawe, co się na górze znajdowało. To nie jest jakaś wielka olejarka. Wiesz co, nie wiem, co tutaj mogli trzymać. No, duży lejek jest. Z drugiej strony mamy schody kręcone, jakie ładne. Schody, jak widać, zarówno stopnie, jak i stopnice są wykonane z metalu o ładnym wzorze. Czekaj, bo coś mi tutaj drewniane elementy lekko dźwięk wydają. Ale zdaje się, że nie jest źle. Że ubytki w podłogach zostały prowizorycznie zakryte. O. Mamy jeden silos idący do góry pewnie przez wszystkie piętra. Kolejna klatka schodowa. To chyba tak promieliśmy na początku? Bardzo możliwe. Chociaż wydaje mi się, że to nie ta część. O.
Proszę bardzo. Nie, to jest ta część. Jest ten transparent, reklama, nie wiadomo co to jest. No mi się wydaje, że tak jak chcieli robić, wiesz? To miejsce jest idealne. Zobaczmy, ale to ładnie wygląda. Pięć śródgruby. Nie wiem co prawda do czego to służyło, ale jeszcze sporo elementów jest, tak powiem, w stanie ruchomym, da rady tym ruszać. Wiesz co? To było chyba, tylko nie wiem czy to jest prawidłowa nazwa, mielniki. Możliwe. I to jest do rozdrabniania, nie? Tak, jak produkcja chyba niemiecka, z tego co pamiętam, 1903. Ile mamy takich maszynerii tutaj? 4 sztuki? Najlepsze jest to, że to jeszcze nie zostało rozebrane. Pas transportowy, czy też transmisyjny, jak to mówią, z jedną częścią zboże szło do góry, jedną na dół. Zauważyłem, że w każdym młynie, czy też elewatorze zbożowym, cała produkcja idzie od góry na dół. Zauważyłeś to? No, ale to chyba taka zasada tam była. Tak mi się wydaje. Byłem w dwóch tylko, więc. I to jest drugi. Co tutaj mamy? Na drzwiach jest coś napisane. Sterownia. Oczywiście, ale słuchaj, to już jest trochę nowocześniejsze niż to, co widziałem chociażby we Wrocławiu i powiem ci, że jest naprawdę w miarę kompletne. Brakuje paru styczników, paru innych elementów, ale powiem ci, że jest naprawdę nieźle. Dziwne, że jeszcze tego nie rozgrabili. Linia pszenna, czekaj. Zasilanie główne, linia żytnia i wspólna. No, ja myślę, że brakuje tutaj czegoś. Na pewno musimy uważać na tą podłogę. Widać, że już metal nie znosi dobrze próby czasu. No cóż. Dobra, mamy w tej chwili przejście do następnego budynku. Szliśmy tędy parę minut wcześniej. Dobra, ale mamy jeszcze do zwiedzenia tą część, więc tutaj wrócimy za chwilę. Proszę bardzo, mamy budynek i mamy łącznik. Zobaczmy, czy znajdziemy wejście. No, dobra, jesteśmy w łączniku, ale mocniejsze nadepnięcie na drewnianą podłogę właśnie wywołuje taki efekt. Wszędzie blacha falista, jeszcze jakieś resztki instalacji oświetleniowej. Jest dosyć nisko, ale się jeszcze jakoś mieścimy. Znalazł mojego pecha. To się zaraz gdzieś zapadnę. Zaliczyłeś już? No, w browarze, nie? A no tak. Puszczasz mnie pierwszego. Proszę. No dobra, od razu widzę tutaj prześwity między dyskami. Więc idę stroną, gdzie jest ich mniej. Dobra, podłoga się leciutko wygina, ale naprawdę nie jest źle. Wiesz co? Mały eksperyment. Jakie wnioski z eksperymentu? Ja poczułem jakby falę zwrotną tego. Wiesz. Ale dobra, utrzyma nas. Tyle dobrze. Przeszliśmy do drugiego budynku. Ale... Słuchaj, jest zjeżdżalnia. Chcesz spróbować? Nie, to spodnie. Mówisz? Ale dziwny zapach czujesz? Jest. Od samego początku. I to nie moja wina. No nie. Wiesz co? Raczej zobacz tutaj. Zaczyna gnić wszystko. Dach już się rozszczelnił i...
No cóż, jest lekka lipa. Schody drewniane, ale nic na nie nie pada, nie jest źle. No cóż, wiele tutaj nie ma. Tak naprawdę. Przechodzę, tak jak mówiliśmy wcześniej, drzwi zostały otwarte. Wejście tutaj nie stanowi naprawdę żadnego problemu, pomimo tego, że ponoć miały znajdować się tutaj czujniki. A co tutaj mamy? Oczywiście piecyk elektryczny. Podobny do tych, co widziałem w okrąglakach, ale wydaje się jednak starszy. A w drugim pomieszczeniu kolejny piecyk. I kalendarz z roku 2005. No dobra, mamy wejście na kolejne piętro, schodki drewniane. Troszkę się chwieją. Z tej strony to wygląda inaczej. Mówisz? Jakby się trochę bardziej chwiały niż trochę? Czekam, aż wejdziesz i potem ja. Wiesz co, ja na pewno jestem cięższy z tym całym sprzętem od ciebie, więc jeśli mi się uda, to wchodź śmiało. Dobra, kolejne pięterko, kolejne etapy produkcji, raczej wcześniejsze. Zobaczmy pomieszczenie obok. No nie ma to solidne zabezpieczenie dziury. Dobra. Chyba to pomieszczenie nad sterownią. Dla odmiany przejdźmy teraz tą klatką schodową. Zacznijmy od tego pomieszczenia, bo jest ono najmniejsze. I właściwie nic ciekawego tutaj nie ma. Ojej. Następny samobójca. Dobra, znalazł otwarte okno. Kurde. To jak walnęłem, myślę, na coś się wali. Szczerze mówiąc. Słuchaj, są te rękawy do przesypywania. I co to jest? Zobacz. Wiesz co to jest? Zobacz. Przesiewarka. Tam są zapewne sita różnej grubości i w zależności od tego, jakiej grubości było ziarno, to spływało do konkretnego rękawa i szło dalej. I piętro niżej, albo dwa, nawet jeden taki element leżał na ziemi. Natomiast się nie przyjrzałem. Drewniane tralki i poręcze, a także stopnie. Podstopnie. Słuchaj, to jest metal czy drewno? Powinien być. Nie, chyba metal. Dobra. Inaczej schody ładne, jak widać zdobione. Już lekko naszarpnięte przez czas. No. Ale jeszcze nas utrzymują. Poddasze. I mamy z 15 metrów w dół jak nic. Zobacz, piętro niżej mieliśmy słupy metalowe z dwutyłownikami podtrzymującymi stroba. Tutaj wszystko drewniane. Niestety w paru miejscach, chociażby tam, już woda się przedostaje przez dach. I efekt tego jest właśnie taki. Wyobraź sobie teraz właśnie to podejście BHP, że specjalnie robiono... Uwaga, gołąb, samobójca? Nie, dobra, wyszedł. No właśnie widzę, ugina się. Specjalnie robiono tarki schodowe, metalowe, żeby nie doszło do pożaru, a tutaj cały się poddasze drewno. Dobra, ta podłoga na pewno nie budzi mojego zaufania. Co jest? Ale tutaj masz ten. Schodki. I tymi schodami dojdziemy nad te silosy. Problem jest taki, że tam jest około 20 metrów w dół. I czy to jest bezpieczne wchodzić na to? Dobra. Sprawdzę tylko to. Jest tutaj jakaś pokrywa. Tak.
No, mówię. Około 20 metrów w dół w tej chwili. To jest ich dużo więcej. Aha. Ja. Naprawdę. Są. Nie są takie same. Ale po prostu jest tego znacznie, znacznie więcej. No zaliczyć stąd upadek to już nie byłoby wesoło. Jeszcze mamy jedno piętro wyżej. Widzę, że... O, stary. Dużo nie brakowało. Nie. Dobra, czekaj. Odzyskuję dane, dobra, okej. Tak jak to się stało? Było dosyć dobrze ustawione, nie wiem. Dobra, kij. Będzie tu nagrań w top. Dobra, widzę, że... Zobacz. Czwórka średnie. Tutaj... Tutaj masz chyba opis, który to jest sort. Pierwszy? Nie, to jest drugi. Aha, rzeczywiście. Trójka średnie. Drugi sort. I... Znowu gołąb. Spokojnie, my tutaj tylko zwiedzamy. Ach, te gołębie. Chodzi na to, że ostatnie piętro przed nami. I być może uda się tutaj wejść na ten dach. Ta drabina tak trochę pionowo ustawiona, nie myślisz? I brakuje części szczebla. Przecież nogi. Co? Swą torbę zostawię tutaj. Po co młotek? Na eksplorację. Ja noszę zamiast gazu. Aha. Nie, wolę gaz lżejszy i poręczniejszy. Dobra. Czekaj. Widzę nadajniki. U. Nie zachęca to, wiesz? Ale widoczki mamy tutaj ładne. Zobacz. Całe miasto. I to chyba musi być jeden z wyższych budynków w mieście, bo nic w okolicy nam tutaj nie zasłania tematu. Chyba, że tamte trzy bloki. Powiedz tak, no mamy jakieś kościoły i tutaj budynek należący do kolei. Tylko one są wyższe. Ale co jest ciekawe, spójrz na kształt tych... A jak to się nazywa? Na kominach te elementy? Kurczę, zapomniałem, ale oczywiście poratuję się tutaj napisami. Oczywiście ten element ustawia się w zależności od tego, jak wieje wiatr. I kształt ma dosyć ciekawy, nie powiem. Widoczki pierwsza klasa, naprawdę. Jeszcze jest opcja wyżej. Bardzo w to wątpię, ale będziemy próbować uderzyć tamto miejsce. Patrzy na mnie z uśmiechem. No. I co, zapłaciałeś? No. Chwila dramatyzmu. Gumowiec mi uciekł. Trochę nietypowo. Dopiero teraz wchodzimy do podziemi. Uwaga pod nogi. Oj. Dobra, jest sporo wody. Ale w końcu przydaje się tutaj gumowce. Tej trasy nie pokona się bez gumowców. Całe szczęście zabrałem je z sobą. W końcu nadeszła okazja, żeby je wypróbować. Mały krok dla Sietry, wielki dla eksploracji. No
Dobra, jest jeszcze parę centymetrów wolnych, jeśli chodzi o wysokość gumowców. I co my znajdziemy w tych piwnicach? Mam wrażenie, że robi się troszkę głębiej. Robi się głębiej. A jeszcze tutaj na domiar złego jest stopień. Ło, został mi 2 centymetry może. Chyba będę tutaj chodził na paluszkach. I to powoli. Całe szczęście woda jest na tyle przeźroczysta, że widzę samo dno i nic mnie nie powinno zaskoczyć. Dobra. Czuję się ponownie jak w zakładach Janów. Jakiś podest. I schody do góry, które prowadzą do budynku obok, z tego co widziałem. Ale na razie to mnie nie interesuje. Prawda, woda jest po prostu z centymetr, półtora od krawędzi gumowców. Jeśli będę szedł tędy szybko, to w końcu wleje mi się coś do nich. Najwolniejsza eksploracja ever. Jakiś kanalik. O, widzę chyba bojlery. Magazynek. Tutaj podłoga jest odrobinkę wyżej. Dobra, nie muszę stać na palcach. A co my tu mamy? Pompy tłokowe. No cóż, żadna pompa tu nie działa, to jest pewne. Tak, dokumentacja techniczno-ruchowa. No tak czy inaczej, oprócz tego mamy jakieś paski. Lejek metalowy, kubeczek ładny. Trochę innych śmieci. Weissmann. Zapewne piec CO oraz zbiornik na wodę. Schemat technologiczny kotłowni gazowej o mocy 170 kW. To jest chyba ostatnie pomieszczenie. Jak widać, wszystko jest mniej więcej na swoim miejscu, ponieważ dojście tutaj jest dosyć trudne. Czuję, że mam trochę mokre skarpety i spodnie, wiesz? Dobra. No trudno. Wleję wodę z gumowców i lecimy dalej. Okej, przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. Tutaj o dziwo jest wykładzina. Są ładne płytki, w miarę nowe. Farba na ścianach w 2 kolorach. Jakby korytarz łączący przebieralnię z miejscem pracy. Tam są piwnice, tam przed chwilą byłem. Ogłoszenia. Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych. To niestety widzi się dosyć często w takich zakładach. Nie zdziwię się, jeśli tutaj będą przebieralnia. O. Zapewne prysznice tutaj były. Toalety. Laboratorium zakładowe. Osobom nieupoważnionym wstęp zbroniony. I leżą tu jakieś specyfiki. Tak? Rozbite. No, jakieś granulaty, cholera wie co. Oczywiście nie będziemy tego dotykać, bo nawet nie wiemy co to jest. Gablota rozbita. Wszelki sprzęt, no cóż, zabrany z tego co widzę. Mąka jaka? Słodowa? Mąka słodowa. Analiza pszenicy. Mam tutaj pszenica, białko 13,2%, gluten 26,2%, sedyn 52%, wilgotność jakaś 13,3%. Zobacz, niektóre nawet są wypełnione. 2003 rok. Zapach tutaj jest co najmniej dziwny. Zobacz ile piór. No, jakiś kot może tutaj sobie wyżerkę robił. Ta pokrywa jest fajna. Oczywiście pod spodem mamy bardzo kolorowe jakieś granulki, ale oczywiście tego nie ruszamy. I ostatnie pomieszczenie. No cóż,
co się tutaj znajdowało. Są firanki, jest lusterko, są doniczki po kwiatkach. Podejrzewam, że jakieś pomieszczenie socjalne. Słuchaj, patrz to. To już jest koniec, 29 sierpnia 2005 rok, dokładnie. Czyli, no... czyli data zamknięcia, znaczy rok przynajmniej zamknięcia tego młyna. A, zobacz, to jest chyba godzina wyjścia z pracy, czyli druga. Druga? Rzeczywiście. To jest zegar. Godzina to jest koniec, no. To już jest koniec. Czyli pracownicy, ostatnia zmiana zostawiła po sobie ten ślad, który jak widać już odpada ze ściany. Zobacz, 12 lat temu wpisali. Wyszli i już nie wrócili. Piętro pierwsze i mąka pszenna luksusowa. Mnóstwo opakowań. Czyli to na pewno nie jest ta, którą znaleźliśmy w tym pomieszczeniu obok, nie? Nie. A zobacz, że jest ja. Ojojoj. Nie tylko opakowań, także dokumentacji. Płace, słuchaj. 96 rok. Karta rozliczeń zarobków, proszę bardzo. Pan Józef. Pan Marek. A to kto? Po raz kolejny pan Józef. Pani Maria. Proszę bardzo, znowu mamy sytuację, gdzie dokumenty z danymi osobowymi są pozostawione same sobie. Każdy może podejść i oczywiście przejrzeć. Z tego co widzę, większość tutaj dokumentów to są książeczki kontroli i ilości i jakości glutenu, nigdy nie wypełnione. Ale oprócz tego znajduje się tutaj trochę dokumentów z danymi osobowymi. No oczywiście takie dokumenty powinny być zabezpieczone, ale jak widać nie są. Stołówka tutaj jest. Stołówka mówisz? Oczywiście, czyli tam powinna być kuchnia teoretycznie. Podłoga już się lekko wygięła, że tak powiem. Dobra. W tej części jeszcze nie byliśmy. Kierownik. Oczywiście, panie kierowniku, podwyżkę bym chciał. Jak zwykle nie ma nikogo. No dobra, widzę, że wejście na ostatnie piętro, tak mi się przynajmniej wydaje, że ostatnie, było zamykane. To oznacza, że tutaj było coś albo drogocennego, albo niebezpiecznego. Albo jedno i drugie. Ku mojemu zaskoczeniu, poddasze jest puste. Co, już wychodzimy? No, ja już to spadam. Tak? A jeszcze chwilę pozwiedzam. Słuchaj, to jest co, nie wiem, czy przejdziemy do następnej części. To już chyba koniec związany. Przejście jest zablokowane. Dobra, wracamy. No co, pozdrawiamy, bo fajna eksploracja. Poczekamy, może coś wandale to zniszczą i wtedy wejdziemy. Słuchaj, mam tutaj jeszcze na to. Widać, że wejście jest zabezpieczone. Próbowali już wejść. A przejście... zbronione, głębokie wykopy. No jest jedno, zapraszam. Wiesz co, ja myślę, że tutaj moje gumowce już nie dadzą rady. Nawet nie będę próbował tutaj wchodzić, bo już widzę, że jest ponad pół metra. O. My jesteśmy teraz chyba u podstawy silosu, z tego co mi się wydaje. Tak mi się wydaje, coś tu jest napisane. Przebywanie bocznych wsypów do czasu opróżnienia leja środkowego surową zbrojną. Pomieszczenie obok, nie wiem czy jest do niego przejście, zaraz się przekonamy. Netia. Co tu robiła Netia? Może nadajniki, które znajdują się na dachu, należą do niej? Słuchaj, chyba znalazłem te schody, o których mówiłeś. Tak mi się wydaje. Uwaga pod nogi.
że to może być to. Schody prowadzą dalej, chyba na samą górę. A na razie jesteśmy na pierwszym piętrze. Jak widać, kiedyś tutaj były tory. Zapewne dokonywano rozładunku, załadunku. Ojojoj. Na pewno trzeba uważać na podłogę. To jest ta piwnica, którą przed chwilą oglądaliśmy? Tak. Zobacz tutaj, co się stało. Czekaj. Oj. To wygląda, jakby ta rura spadła z góry i się wbiła. Ja, może być, że tak było. Aha. Wszystko spróchniałe. W każdej chwili może spaść. Albo ona się po prostu obsunęła, bo zobacz, cztery były takie wystające i po prostu ta się zapadła. Mhm. Ale widać, że tutaj jeszcze coś wisiało cięższego na tych obejmach, ale zostało zdjęte. Są tak już dawno najlepsze na zasobę. Ty myślisz? No, trochę miodu jest, może to na kanapkę. Miód się ponoć nie psuje, ale... A to? Zeschnięty miód? Nie. Miód takiej konsystencji nie ma. Nie wiem, co to jest, kalafonia? Punkt pierwszej pomocy. Ale zobacz, następne ubrania. To muszą być tutaj... To logo. Bardzo możliwe, tylko nie poznaję tego loga, szczerze mówiąc. I ponownie, dokumenty i jeszcze raz dokumenty protokołu komisyjnego odbioru zbóż. Odbiór przepisów i zarządzeń. Troszkę alkoholu i tyle. No dobra, to pomieszczenie jest trochę węższe, ponieważ za drzwiami znajduje się ten dach, który, jak widzieliście, z dołu nie prezentował się zbyt dobrze. I szczerze mówiąc, no nie mam ochoty na niego wchodzić. Jest z drugiej strony drabinka. Oczywiście prowadząca na samą górę. O, i stąd można zobaczyć, co się stało z tą rurą. Wiesz co, ale ja czuję, jak to wszystko się chwieje pod naszym ciężarem. Lepiej stąd chodźmy. Ostatnie piętro. Chyba będzie przejście do dalszej części, ale najpierw zobaczmy. Spójrzcie, jak wyżarta jest podłoga. A w tej chwili znajdujemy się na szczycie budynku, a te dziury zapewne i oczywiście, bo jakże inaczej, prowadzą na około 15 metrów w dół. Okej. Okay. Spójrz na to. Tak. Właśnie szukam jakichś czujek. No dobra, nie ma. Tak czy inaczej, widzicie, jest klima, klimatyzacja chodzi. A dlaczego chodzi? Ponieważ na dachu znajdują się nadajniki sieci GSM. Za tymi drzwiami, za tą dobudówką zapewne znajduje się cała aparatura. Czy przerwę, to jest czujnik? Nie, to jest stara puszka. Jestem bez okularów. Nie, tak czy inaczej, no oczywiście to pracuje, to dalej działa. Netia, jak widać, oczywiście obiekt monitorowany. No cóż, tam na pewno wchodzić nie będziemy, nie ruszamy tego sprzętu. Nic w tym rodzaju, ale kusi mnie, żeby zobaczyć, co znajduje się za tamtym rogiem. A ciebie nie? Kusi i ja tam pójdę. A co tutaj mamy? Nie byliśmy jeszcze tutaj na tych piętrach, nie? Tak. Nie przypominam sobie. No nie kojarzę tych kładek siatkowanych. Nie, ale to one znajdują się pod nami i pewnie tam jest klatka schodowa, która do nich prowadzi. Gdybyśmy usłyszeli nagle jakiś alarm, trzeba się szybko ewakuować. No dobra, skoro nie widać żadnych czujek,
nic w tym rodzaju, to myślę, że możemy wchodzić. Wyjście na dach, jak fajnie, że nas informują. Kolejna dobudówka, oczywiście. Nie no. Naprawdę miło z ich strony, że pokazują nam, gdzie jest wejście na dach. Widzę, że tutaj oczywiście pokonana została barierka i przejście do tej części jest możliwe, ale nie widzę tutaj nic ciekawego, więc chodźmy na górę. Zaczyna się robić ciekawie, wiesz? No widzę jeszcze te drabiny przed nami. Spójrz. Co, nie wychylajmy się, bo tam widzą nas pasażerowie. Tutaj jeszcze widzę samochody zaparkowane. Coś tu jeszcze się dzieje. Pierwsza galeria. Wiesz co, trochę żałuję, że nie mam tutaj jakiegoś miernika natężenia pola elektromagnetycznego, czegoś takiego, bo no cóż, jesteśmy bardzo blisko w tej chwili nadajników. Podejrzewam, że stanie tutaj przez pewien czas byłoby niezbyt zdrowe. Dobra, tutaj byliśmy. Zobaczmy na wyższe piętro i lecimy stąd. Dzień dobry. Czy tu biją? Tu biją. Nie no, powiem tak. Miejsce ogólnie dostępne. Z bardzo ładnym widokiem. Który zresztą zobaczycie sami. Randka w ciemno. Fajnie tu jest. Naprawdę fajnie. No dobra, eksploracja młynu dobiegła końca. Weszliśmy na samą górę, gdzie towarzyszą nam nadajniki sieci komórkowej. Podejrzewam, że nie jest to zbyt zdrowe przebywanie tutaj, więc zmywamy się. Tak, tak się już w torbie robi. Ale miejsce naprawdę fajnie, sporo rzeczy się zachowało. Widoki z dachów też super. No i co? W sumie tyle. Dobra, zmykamy go zaraz na trzecią rękę, bo rośnie. Do zobaczenia samej wyprawy.